z chuliganem. Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj Artur Adamski. Witam cię. Dzień dobry, cześć. Artur Adamski, judoka, pilot szybowcowy, generalnie chuligan, a także autor tekstów, jednych z najlepszych tekstów o Rosji, które ukazały się po napaści Rosji na Ukrainę. Dziedzictwo tego, skąd się Artur wywodzi, to Solidarność Walcząca, a więc ta najbardziej radykalna i także przeciwna tyranii moskiewskiej, najbardziej przeciwny temu odłam opozycji. Napisałeś w ostatnim czasie kilka tekstów, Solidaryzm EU i Nowe Państwo je opublikowały, dotyczących tego, że nasze wyobrażenie o tym, jaka jest Rosja, to takie potoczne, które ma każdy zwykły Polak, może być nie do końca zgodne z tym, co tak naprawdę dzieje się w Rosji, czym ona jest. Opisujesz niesamowitą scenę z książki Anny Politkowskiej o takim 90-letnim weteranie i to jest opowieść, która mówi o tym, z czym się mierzymy. Opowiedz o tym. No, Anna Politkowska opisuje sytuację, jaka jest w Rosji na poziomie takim społecznym. No, i jedna z takich opowieści reportażowych jest dokumentalnym zapisem takiego zdarzenia, które miało miejsce kilkanaście lat temu. Otóż w takim domku typowym, w którym sobie starzy Rosjanie mieszkają, znaleziono staruszka, który w tym domku umarł z głodu i przymarzł do podłogi. Natomiast jak go znaleziono, miał twarz w pełnym uśmiechu i rozwiązaniem tej zagadki był list, który trzymał w zamarzniętych rękach. Otóż był to taki standardowo wysyłany przez kancelarię prezydenta Putina list z życzeniami wszystkiego dobrego w 90. rocznicę urodzin weterana wojny ojczyźnianej. Wiadomo, że ten człowiek przez ostatnie tygodnie życia, ponieważ to była wyjątkowo ciężka zima, jemu się skończyły po prostu pieniądze, więc nie miał pieniędzy ani na jedzenie, ani na opał. On umarł, natomiast uszczęśliwił go ten list i w ten sposób dokonał swojego żywota. Ja podobnych opowieści słyszałem całe mnóstwo w dzieciństwie, ponieważ, no cóż, dzieciństwo upływało mi pośród ludzi skrzywdzonych przez zarazę ze wschodu albo zarazę z zachodu. Ja wychowywałem się w tych czasach, kiedy dzieci wiedziały, co to jest takiego Niemcy i co to jest takiego Rosja, więc nie jest to dla mnie zaskoczeniem. Natomiast myślę sobie, że na przykład reportaże Politkowskiej powinny trafić do programów szkolnych i powinny być czytane, tak samo jak Sergiusza Piaseckiego, Zapiski oficera Armii Czerwonej, ponieważ to nie tylko jest świetna literatura, ale też pełna bardzo, bardzo znamiennych faktów, które bardzo dużo mówią o świecie, w którym żyjemy. Ja tak sobie myślałem, że nie byłoby Smoleńska, gdybyśmy mieli wiedzę o tym, czym jest Rosja i jakie są jej metody. 90-latek ściskający ten seryjnie wydrukowany na jakiejś drukarce dyplom od Putina, dumny z tego, że Rosja morduje, dumny z ludobójstwa, dumny z tego, że ludzie się Rosji boją. To jest postawa bardzo, bardzo wielu Rosjan. My czasami patrząc na rosyjskich demokratów, ludzi, 15 tysięcy takich zostało zamkniętych teraz po wybuchu wojny z Ukrainą, myślimy poprzez nich o zwykłych Rosjanach, ale niestety to nie jest prawda. No, ta grupa nie jest reprezentatywna, niestety. No, chciałbym w to wierzyć, żeby tak było, natomiast obawiam się, że nie jest reprezentatywna i, znaczy, powiem więcej, ja się obawiam, że w tej grupie teraz zatrzymywanych przypuszczam, że nie jedna postać w rodzaju tajnego współpracownika Bolka, prawda? I też się obawiam, że być może to się skończy w ten sposób, że jeden Putin zostanie zamieniony jakimś innym. Natomiast
Myślę, że najwięcej racji ma rosyjski patriota i arcymistrz szachowy Garry Kasparow, który stwierdził, że najlepsze, co dla Rosji mogłoby się wydarzyć, to naprawdę cofnięcie Rosji do epoki kamienia łupanego, po prostu, żeby tak, może oczywiście to jest pewnego rodzaju metafora, natomiast no Rosja musi jakoś cofnąć się i jakoś odrodzić się bez tej potwornej takiej mentalnej narośli, która powoduje, że no będzie ta nacja, to państwo będzie ciągle potwornym zagrożeniem, a też będzie bardzo... Ci ludzie też będą nieszczęśliwi, prawda? Ponieważ no to jest taka mentalność właśnie jak ten dziadek. Mogę umierać z głodu i zamarznąć, ale będę szczęśliwy, bo car mnie zauważył. Bo car może mordować. Tak, tak, bo nowych niewolników przypędzi skądś, prawda? Także to jest najgorsze, co jest, to jest ta straszna mentalność. O niej można by mówić bardzo dużo i przede wszystkim trzeba mieć jej świadomość. Władimir Bukowski, rosyjski pisarz, był członkiem także Solidarności Walczącej. Są tam tacy ludzie, ale prawda niestety o Rosji jest zupełnie inna. Wacław Zbyszewski, emigracyjny publicysta, opisywał to bardzo trafnie. Pisał, że nie ma czegoś takiego jak kultura rosyjska, bo są wielcy Rosjanie, którzy tworzą kulturę, ale żeby istniała kultura narodowa, to ona musi mieć cokolwiek wspólnego z funkcjonowaniem państwa rosyjskiego. A ponieważ od tysiące lat nie ma najznakomitsze dzieła literatury rosyjskiej nie mają nic wspólnego z praktyką państwa. I co z tego, że ktoś nagle czyta podniosłą literaturę, jak za chwilę rozbija czaszki siekierą, tak? Że nie ma kultury rosyjskiej. On mówi, że prawosławie w wersji rosyjskiej też nie jest żadną religią chrześcijańską, bo tam poddane religii prawosławnej jest niewolnikiem, jest rabem. Tak jest to określane. Zmiana w Rosji, zwycięstwo na przykład demokratów w Rosji musiałoby polegać na tym, że doszłoby do takiej, określa to tak Zbyszewski, dezynfekcji wszystkiego. To znaczy cała kultura rosyjska powinna zostać zdegradowana, przytłoczona, wyrzucona, tak? To znaczy, wymieniłeś tutaj akurat postać Władimira Bukowskiego, jednego z najwspanialszych ludzi, jakich miałem zaszczyt poznać, i to jest o polskich korzeniach, ale Rosjanin. On się przyznaje do rosyjskości, on się identyfikował się jako Rosjanin. I naprawdę no myśli podobnie właśnie jak Garry Kasparow. Tutaj właśnie akurat Solidarność Walcząca miała w swoich szeregach no, wszystkich najwspanialszych Rosjan. Tam również była na przykład Natalia Gorbaniewska. No, nieprawdopodobne. Niezwykła, cudowna osoba. Jeżeli jakbym sobie wyobraził, że w Rosji byłoby więcej takich osób podobnych właśnie jak Władimir Bukowski, jak Natalia Gorbaniewska, to byłby to cudowny kraj, z którym byśmy żyli w przyjaźni i byśmy ten kraj podziwiali. Natomiast obawiam się, że to wszystko jest na zasadzie jednak pewnego no, wyjątku potwierdzającego regułę. Ja na przykład bardzo lubię pewne składniki rosyjskiej kultury, na przykład Prokofiewa, prawda, Romea i Julię, uwielbiam tę muzykę, prawda, czy kilka innych rzeczy, no Dostojewski, który nas nienawidził, ale ta literatura jest świetna, prawda, ale to są jednak, to nie są reprezentatywne, to nie są reprezentatywni ludzie, to nie są reprezentatywne dzieła dla tej strasznej satrapii. Dzisiaj jest nam oczywiście, bo tak jeżeli mówimy o tym, co się dzieje, oczywiście to bardzo łatwo jest mówić dzisiaj człowiekowi, który nie jest pod bombami, natomiast na przykład jakiś taki rozejm, reset, no to tylko może
służyć temu, że przegrupowaniu sił i tej tragedii już takiej dużo większej. Pojawi się ktoś, jakiś tam Nawalny przysłowiowy, albo ktoś, kto będzie równie wielkoruski, równie gotowy do mordowania, a będzie miał większe przyzwolenie Zachodu, będzie odbierany jako przeciwnik Putina. Nawalny to nie jest Niemcow, prawda? Ja tak właśnie Niemcowa... Borys Niemcow zabity przez Putina, tak? Tak, to był akurat człowiek, który... Ponieważ ja tak właśnie nawet z pewną taką nadzieją obserwowałem to, co się działo w latach minionych. Były takie demonstracje pod hasłem a po cholerę nam ta Czeczenia, prawda? Takie proste, oczywiste pytanie. Nie dać wolności małemu narodowi, prawda? Co my tutaj tracimy, prawda? Zresztą też wystarczy spojrzeć na mapę, prawda? Na mapę Europy Zachodniej, gdzie przez wiele stuleci mogą sobie żyć jakieś malutkie organizmy państwowe typu Liechtenstein, Luksemburg, Monako, które dałoby się zająć w pół godziny przez każdy sąsiad, a jednak one sobie żyją. Jeżeli naród ma tego rodzaju źródła szczęścia, to naprawdę jest się czego bać. No jest pytanie, czy naprawdę jest szczęśliwy naród, jeżeli takie są źródła jego satysfakcji. Będę żył w nędzy, prawda, niech mnie smagają batem, ale niech moje mocarstwo wszystkich innych, prawda, wyciera innymi podłogę, depcze, prawda, grabi. Co z tego mają poza tą satysfakcją? Wiesz co, najgorsze w tym wszystkim moim zdaniem jest to, co opisał Włodzimierz Bączkowski, przedwojenny sowietolog, rosyjoznawca. On napisał coś takiego, że nawet osoby takie jak właśnie Władimir Bukowski później, po śmierci, są włączane w całą propagandę rosyjską. Z Bukowskim jeszcze to się nie stało, bo to jest za świeżo, ale w czasie Igrzysk Olimpijskich w Soczi w 2014 roku, zimowa olimpiada, siedzi Putin, to jest czas jego triumfu, zajęcia Krymu, tego wszystkiego, a na tych szmatach wywieszonych, wielkich transparentach nowoczesnych takich, jest Sołżenicyn i Achmatowa, czyli KGB-owiec wywiesza największych wrogów KGB. To przecież jest standard, który znamy dobrze. Na przykład jest przy Alejach Jerozolimskich w Warszawie taka płaskorzeźba, taki wielki relief, który ocalał. On został wykonany jeszcze w XIX wieku, czyli za cara, gdzie Puszkin z Mickiewiczem. I oni są wielkie. W Poznaniu, 2 kilometry stąd, na ulicy Ratajczaka, jest dawna siedziba Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej i jest dokładnie Puszkin z Mickiewiczem i ruski żołnierz z polskim żołnierzem. Później było tam biuro poselskie SLD. Do dzisiaj ta płaskorzeźba jest, nikt jej nie usunął. Właśnie, a co Mickiewicz by na to powiedział? No cholera by go wzięła, on nie żyje, więc w ten sposób jest używany. Zresztą podobnie mamy pałac imienia Stalina w centrum Warszawy. Nie wiem, czy Kopernik, który tam jest, czy Mickiewicz, gdzieś takie postacie, czy one chciałyby być utożsamiane z takim dziełem, z takim ustrojem, no, z kacapią, z niewolą rosyjską, z tą satrapią, prawda? Podobnie i ja też mam trochę takich wydawnictw, które gdzieś tam pozostały z lat dawnych 50. Tam właśnie ten Mickiewicz i różni nasi bohaterowie, oni też są tam wciskani w ten komunistyczny, prosowiecki panteon. Mickiewicza to wystarczy poczytać ustęp do trzeciej części Dziadów, prawda? Tam, że on to wszystko świetnie wiedział, tak? Tak, no on po prostu tę Rosję zjeździł, prawda? On tam był, on to widział, no 5 lat tam spędził, więc wiedział, co to jest Rosja. Bij bolszewika w każdej go postaci, bo to jest twój największy dzisiaj wróg. To przecież on kościami twoich braci brukował sieć swych niezliczonych dróg. To przecież on na Sybir gnał twe dzieci, a z jęków ich wesołą składał pieśń. To przecież on dziś ojców naszych gniecie i każe im komuny jarzmo nieść. To przecież on w katyńskim ciemnym lesie wbił w polską pierś znienacka ostry nóż, mordując tam najlepszych polskich synów, jak podły zbir, nikczemny zdrajca tchórz. To przecież on, jak bóstwo czci Stalina, kapłanom twym nie szczędząc drogich mąk. To przecież on z kościołów zrobił kina i depcze krzyż czerwoną gwiazdę czczącą. Przecież on nie wierzyć w Boga zmusza,
dumaniąc nas potęgą krasnych szmat, by człowieczeństwo w sercu twoim zgasło, byś ty nie wiedział, co to znaczy brat. Jak rozmawiamy o tym, czym jest Rosja i czym i z czym my się w tej chwili mierzymy, to mi się przypomina Henryk Józewski, przedwojenny wojewoda wołyński, współpracownik Józefa Piłsudskiego, kiedyś w Kijowie tworzył tą konspirację w nieprawdopodobnych warunkach w okolicach wojny polsko-bolszewickiej. I on pisał coś takiego, że kiedy w Warszawie stawiano sobór carski, to to było jednak trochę było patologiczne, bo w Warszawie tych prawosławnych rosyjskich było mało. Natomiast Pałac Kultury był wniknięciem w głąb duszy polskiej i kształtowaniem jej na modłę rosyjską. I to, że my tego pałacu nie potrafimy wyburzyć, tak? On mówi, a co byście pomyśleli, gdyby w centrum Paryża albo w centrum Londynu stanął taki pałac, tak? A w centrum Warszawy on was nie razi. Znaczy, urbaniści i architekci często mówią o tym, że taka dominanta wertykalna, bo tak to się fachowo nazywa, często jest takim znakiem panowania, prawda? Że to jest to, co jest największe, dominujące, to jest taki znak, no kto tu rządzi. Prości ludzie odczuwają, że żyją w cieniu czegoś, prawda? Żyją w cieniu czegoś. Tutaj żyjemy w cieniu czyjejś obcej nam świątyni na przykład. No, Pałac Kultury, no to jest pełni funkcję jednoznacznie sakralne, to jest to coś takiego zamiast świątyni. Kiedy słuchamy dzisiejszej rosyjskiej dezinformacji, to dzieciaki w Polsce, tacy nastolatkowie, zarówno, nie wiem, kibice, jacyś o prawicowych poglądach, jak i, nie wiem, dziewczynki chodzące na manifestację strajku kobiet, przechodzą w tej chwili przyspieszony kurs rusofobii, tej, która była znana pokoleniom Polaków przez lata. Rozmawialiśmy o dezinformacji, ale powiedzmy o rosyjskim okrucieństwie, o tym, co widzimy w Mariupolu, o wywożeniu ludzi w głąb Rosji, dzieci w głąb Rosji. To są rzeczy, które człowiekowi, niezależnie czy ma prawicowe czy lewicowe poglądy, w zachodniej kulturze wychowanemu się nie mieści w głowie. Jak to sobie ułożyć w głowie i jak się temu przeciwstawić? Ukraińcy odwołują się dzisiaj do tej tradycji dawnej Rusi kijowskiej. I to było coś zupełnie niezwykłego. Może taki przykład, bo w tych czasach tego średniowiecza, XI-XII wiek, kiedy na wielu dworach europejskich nawet nie pisano kronik, ale roczniki, tylko odnotowywano, że na przykład rok, że w tym roku na przykład umarł król, albo bitwa była, albo narodził się następca tronu, jedne zdania, prawda? Natomiast w tym czasie na Rusi kijowskiej zachowały się takie takie jakby karty z kory z drzew, gdyż to było wykorzystywane jako materiał piśmienniczy i zachowały się takie zapiski: Iwan, pierogi w garnku. W sumie, czyli ludzie, powiedzmy, no nie, może nie prości, ale w sumie to do tego służyło pismo już wtedy, kiedy na Zachodzie służyło pismo do rzeczy no, dużo bardziej no, poważnych, tylko prawda, od wielkiego dzwonu. Ta Ruś kijowska była wtedy na takim, naprawdę miała taki okres swojego wielkiego rozkwitu, czego przykładem jest no, ten legendarny Kijów, któremu, jak wielu twierdzi, no, tylko ustępował Bizancjum, stolicy Cesarstwa Bizantyjskiego w tym czasie. No ale pojawił się właśnie ten pierwszy twórca Moskwy, ten Juriu Dałgoruki, który to wszystko zniszczył, spalił tam, a tam podobno było 400 świątyń. No niektórzy tam historycy mówią, że może to jest przesadzona liczba, ale nawet jeżeli to były tylko jakieś kapliczki w dużej części, to nigdzie drugiego czegoś takiego w Europie nigdzie nie było. Więc był taki okres wielkiego rozkwitu, który został zdeptany właśnie przez to rodzące się państwo pokraczne, zupełnie jakieś koszmarne, moskiewskie. No a potem przyszli Tatarzy, którzy przez setki lat tam rządzili, nie, genetycznie też zmienili. Jak to jarzmo mongolskie wpłynęło na to, czym jest Rosja dzisiaj? No do dzisiaj oni się z tego nie wydobyli, prawda, i wpadli w przerażające... I to okrucieństwo i to barbarzyństwo jest w jakiejś części przynajmniej tego na pewno skutkiem, tak? Bez wątpienia tak. No i ta katastrofa cywilizacyjna. My sobie zdajemy sprawę z tego, prawda, że oni ten swój pierwszy uniwersytet to jednak no,
no, oni nas mieli uczyć kultury, jak czytaliśmy syzyfowych prac. No dobra, ale wy to swój pierwszy uniwersytet to prawie 500 lat po nas sobie założyliście. A jak dokonaliście trzeciego rozbioru Polski, nawet jeszcze bez Warszawy, ja przypominam, prawda, bo to ona była w zaborze pruskim, no to okazało się, że 80% piśmiennych w tym całym wielkim, kolosalnym imperium rosyjskim, to co są piśmienni, ale w języku polskim, prawda, nie rosyjskim. To była taka skala kompleks, tej zapaści. Kompleks polski w Rosji był ogromny. To Włodzimierz Bączkowski czy Jerzy Niezbrzycki opisują, że odreagowanie okrucieństwem było efektem kompleksu polskiego. I prawda o tym, o chociażby roli Polaków w Rosji była zakopywana, ma być zapomniana, nie ma prawa jej być, tak? No tak, aczkolwiek oni robią przy tym dosyć zabawne błędy, które akurat, z których ja się na przykład cieszę, prawda? Jak oni ustanowili to święto narodowe swoje w dniu, w którym naszych tam z Kremla wykopali, to dla mnie jest to bardzo miłe, bo to przypomina jednak o naszym triumfie, że w sumie tutaj prawda, niewielu się to udało, ale na przykład, że ten gigantyczny pomnik, który jest na Placu Czerwonym, no to też jest poświęcony akurat naszym. No, ja nie mam nic przeciwko ani temu świętu, ani temu pomnikowi, bo dzięki temu nasi rodacy, którzy są tutaj, prawda, no ciągle jeszcze ogromna część jest hodowana tą tak zwaną pedagogiką wstydu, prawda, że nic nie znaczymy kompletnie, prawda, tak nam wmawiają media głównego nurtu od szeregu już dziesięcioleci, a tutaj się okazuje, że ci Rosjanie, którzy też, no, z jednej strony nam, tak jak teraz ten Miedwiediew, Polacy są zupełnie bez znaczenia. No właśnie, jeżeli tak mówi, to znaczy, że znaczenie mają. Jeżeli ten pomnik postawili, jeżeli takie święto, to znaczy, że czują ten respekt. Filmy kręcą, prawda? No my byśmy nie kręcili pewnie o takich rzeczach filmów. Jarosław Kaczyński zaproponował w Kijowie pod bombami misję pokojową na Ukrainie, misję pokojową NATO albo jakiegoś szerszego forum, gotową się obronić, nie bijącą się z wojskami rosyjskimi, ale gotową się obronić. W tym momencie ta reakcja jest bardzo charakterystyczna. No, było to straszenie przez Dmitrija Rogozina, byłego rosyjskiego wicepremiera Nowym Smoleńskiem, i był artykuł w gazecie RU, który mówił, że Polska niczego się nie nauczyła z trzech rozbiorów, czyli są odwołania jakby z taką dumą do tego, że czasami my was mogliśmy bezkarnie mordować, czyli to takie typowo rosyjskie trwanie jakby w ciągłości niszczenia polskości i tej walki z polskością. W tej chwili, w tej trzeciej RP, oni wiedzą, jakie mają aktywa w Polsce. Postkomunistów to wiadomo, ale na przykład mają też tradycję tak zwanej polityki realnej, realistów XIX wieku. To u nas też takich starają się instalować. Mogą być agenci uśpieni na 20 lat, po czym jacyś tam moczarowcy, jakieś popłuczyny tej tradycji narodowo-komunistycznej, będącej zaprzeczeniem, nie wiem, narodowych sił zbrojnych, i tak są odkurzane. Rosja, przygotowując zbrodnie, morderstwa, masakry, wiedząc, że jej siła zbrojna zawsze będzie taka jak na Ukrainie, bo taka jest mentalność Rosjan, Włodzimierz Bączkowski to nazywał niezdolnością do poświęceń, powoduje, że do tej roboty rozkładającej inne narody przykładamy ogromną rolę. To są rzeczy, o których u nas się powinno uczyć, jeśli nie w szkole średniej, to na studiach, tak, żeby ludzie byli na to odporni. Jak najbardziej tak. No to ten wyjazd to jest wielki powód do narodowej dumy i zresztą wiedziałem, że od początku, jak ta wojna się zaczęła, to wiedziałem, że Mateusz Morawiecki tam pojedzie. Obawiałem się trochę tego oczywiście, bo to jest to ryzyko, ale wiedziałem, że to prędzej czy później już każdego dnia czekałem, którego dnia on tam będzie. To było dla mnie absolutnie pewne. Gdyby żył Kornel Morawiecki, jest na 100% pewne, że byłby tam razem z nimi. I wizyta o znaczeniu ogromnym, o takim właśnie, no takim, no wreszcie
mamy ludzi, którzy potrafią realizować jakąś aktywną politykę. I to, co powiedział Jarosław Kaczyński, ono nie jest tak, nawet ono nie jest bardzo sprecyzowane, ale on po prostu powiedział jedną arcygenialną, arcykonieczną rzecz. Trzeba zrobić coś więcej. Trzeba zrobić coś więcej. Tutaj nie wystarczy tylko, nie wystarczą już tylko nawet daleko posunięte sankcje, nie wystarczą dostawy broni. Koniecznie trzeba zrobić coś więcej. My mamy do czynienia z taką sytuacją, gdyby tym, czym miała ta Francja i ta Anglia, uderzyła w pierwszych dniach września, to byłoby po Hitlerze już wtedy w 1939 roku. Natomiast nie zrobili tego, nie zdobyli się na ten wysiłek, na tę ofiarę ze swojej strony. No i później okazało się, że cała Europa była pod butem hitlerowskim i trwało to kilka lat, kilkadziesiąt milionów trupów, wiadomo. I teraz mamy tę samą sytuację, że jeżeli teraz Ukraina nie dostanie wszystkiego, co tylko się da, i jeżeli ona poniesie klęskę, to będziemy mieli za parę lat, będziemy mieli to, co Hitler zrobił po pokonaniu Polski, prawda? To przygotował się, miał czas, stratował później, prawda, w parę tygodni Francję i było sobie z nim dużo trudniej poradzić. I póki ci Ukraińcy tak bohatersko walczą, my musimy dać im absolutnie wszystko. I ja rozumiem, że ma ten Putin całą masę atomówek, no ale co? Do licha ciężkiego. Ile będziemy żyć w strachu? To nasze pokolenie będzie żyć w strachu, kolejne będą żyć w strachu, tak? Ja bym już dawno im dał te wszystkie nasze migi, które u nas niespecjalnie już nawet latają. Oni potrafią na tym latać. Powinniśmy dać im wszystko, co się da, bo oni naprawdę walczą w naszym imieniu. I jestem bardzo, bardzo tutaj dumny z tego, że mój kraj, Polska, zachowuje się najporządniej z wszystkich, prawda? A jak spojrzę w stronę tam za Odrę, to po prostu wymiotować mi się chce. Ty morderco, ty Putinie, ty sowiecki skurwienie, bez honoru, bez sumienia, cieszysz się z tego cierpienia, za tych ojców, za te matki, mordowane biedne dziadki, za te miasta, za te domy. Będziesz kiedyś osądzony, dzisiaj śmiejesz się nam w oczy, gdy twe wojsko dumnie kroczy, lecz dopadnie cię ulica i zagwiśnie szubienica. Przyjdzie kres na twą tyranię, kiedy naród twój powstanie, z gańską zdepczą twoje imię i tyle zostanie po wielkim Putinie. To jest tak, jak powiedział były szef NATO Rasmussen, tak, że albo teraz pójdziemy na tą konfrontację, albo będziemy musieli na nią pójść później, tylko na o wiele gorszych warunkach. Dzisiaj widzimy, że armia rosyjska nie radzi sobie z armią ukraińską, to jak miałoby sobie poradzić z armiami NATO wkraczającymi w ramach misji pokojowej. Czyli rodzi się w głowie myślenie, że czego się boicie, tak? No, telewizje internetowe, które ja postrzegam jako piątą kolumnę rosyjską, odwołujące się do prawicowych wartości, tłumaczą nam, albo Putin to jest świr, on może gdziekolwiek rzucić tą atomówkę na jakąś, na przykład 30-tysięczne polskie miasto, więc lepiej trwajmy w tym paraliżu. No jak już chcemy, to pomagajmy tym uchodźcom na całego, ale nic więcej, broń Boże, nic więcej. Znaczy, nie bardzo mi się wydaje, żeby Putin był zdolny do czegoś takiego. Człowiek, który jak się spotyka z delegacją najważniejszą zagraniczną, to siedzą delegaci za 30-metrowym stołem, a facet codziennie chodzi do kosmetyczki, robi sobie botoksy, prawda, i widać, że dba o siebie bardziej niż wszystkie primadonny razem wzięte. Nie wiem, czy to jest człowiek zdolny do zaryzykowania ataku nuklearnego, który by jego, który tak dba o siebie i jest
jest po prostu wielkim cykorem. Tak poza tym to dzisiaj wiemy na pewno, czy byłby do tego, czy byłby do czegoś takiego zdolny. Oczywiście to jest jakieś ryzyko, no ale ja ponawiam pytanie właśnie, że to będziemy skazywać te wszystkie następne pokolenia też, które przyjdą naszych dzieci, to naszym dzieciom zostawimy taki spadek. Jeżeli jest teraz szansa, żeby ten problem rozwiązać, po prostu no żeby jednak tę Rosję przydusić, pozbawić ją tego potwornego atomowego młota, no to trzeba to zrobić teraz, trzeba kuć to żelazo, póki jest gorące. I na przykład no właśnie jak myślę o tych tam za Odrą, prawda, którzy nie chcą poświęcić, żeby przyłączyć się nawet do sankcji, bo straciliby tam na głowę ileś tych setek euro, na litość boską, no to w sumie ten kraj, który tak się szczyci tą swoją przerażającą zamożnością, prawda, że trzecia gospodarka świata, że 10% kapitału zgromadzonego na całej planecie nie jest w stanie ponieść takiej ofiary. I jak tutaj słyszałem, pan Godula gdzieś straszył, że będzie ropa będzie kosztować benzyna po 8-9 zł do ciężkiej cholery, a niech kosztuje 30. To przez jakiś czas będziemy jeździć rowerami, będziemy na wakacje, pójdziemy sobie raz czy drugi do parku, zamiast gdzieś pojedziemy nad morze. Będziemy biedować przez jakiś czas, ale rozwiążmy ten problem. A nie stracimy za chwilę wszystkiego. Tak. Nie będziemy mordowani, Warszawa nie będzie wyglądać tak jak Mariupol, tak? Porównałeś w artykule Mariupol do rzezi Pragi, tak? Nie będzie, nie wiem, Przemyśl szturmowany jak Donbas, a pod Poznaniem nie będzie pojawiał się z powietrza rosyjski desant, tak? Bo to jest realna alternatywa. Tak? Otóż to i to nawet, no, jeżeli nie w najbliższych latach, to co, zostawimy potem ten problem, odepchniemy, niech nasze dzieci z tym się mordują, bym wolał coś lepszego swoim dzieciom zostawić. Ja dzisiaj naprawdę mogę chodzić pieszo, jeździć rowerem i nie jechać parę razy na wakacje, ale po prostu zróbmy porządek z tą zarazą. Rozmawialiśmy w poprzednim programie z Wojtkiem Wardejnem o naszym dzieciństwie i naszej młodości za Ruska w Polsce. Ty z tym Ruskiem się trochę nawojowałeś, będąc w Solidarności Walczącej. To doświadczenie twojego pokolenia ważne, żeby wybrzmiało w tym momencie, w tej walce o niepodległość Polski. Jaka była twoja historia zaangażowania się w opozycję? Znaczy, historia była taka, że akurat jak była Solidarność, działało legalnie rok 80-81, tutaj miałem 16-17 lat, byłem młodym człowiekiem właśnie skupionym na skakaniu na spadochronach, lataniu szybowcami, lizaniu ran po wielkiej nieszczęśliwej miłości, więc ja miałem swoje problemy i tam, a poza tym widziałem, że jest 10 milionów ludzi. Oczywiście jak była demonstracja w obronie więźniów politycznych, szlak mnie trafiał, że coś takiego może być jak cenzura, prawda, czy więźniowie polityczni, więc oczywiście w tym rzecz jasna wziąłem udział, natomiast po wprowadzeniu stanu wojennego, kiedy nagle się zorientowałem, pamiętam taki dzień, który był jednym z takich bardziej, no chyba przełomowych w moim życiu, kiedy się zorientowałem, że gdzie jest tych 10 milionów, prawda, no i w tym momencie no zacząłem coś tam robić. Takim jeszcze wcześniejszym, takim impulsem, jeszcze sprzed sierpnia, koleżanka przyniosła mi coś, co pierwszy raz w życiu zobaczyłem, biletyn dolnośląski, czyli zobaczyłem, że miałem pierwszy raz w rękach pismo wydawane poza zasięgiem cenzury i zrobiło to na mnie piorunujące wrażenie, to znaczy po prostu wyobraziłem sobie, że co, muszą to robić coś nieprawdopodobni ludzie, giganci jacyś, którzy się nie boją, poza zasięgiem cenzury coś drukują, redagują, piszą świetne rzeczy i w sumie wydawało mi się, że to są jacyś niezwykli i zupełnie należący do jakiegoś całkowicie innego świata. Natomiast okazało się, że później z tą drogą właśnie, kiedy ja po wprowadzeniu stanu wojennego sam zacząłem się w to włączać i to na początku jakimiś takimi drobnymi rzeczami, jakimiś pieczątkami, potem jakimiś takimi plakatami ekslibrisowymi, najpierw byłem sam, potem nas było trzech, potem była mała organizacja, potem większa, dołączyliśmy się do jeszcze większej organizacji i tak nie wiedziałem nawet o tym, że ja wszedłem na taką ścieżkę, która mnie doprowadzi do tych ludzi, którzy ten biuletyn wydawali, który mnie tak zafascynował, że się zaprzyjaźnię z tymi ludźmi, że poznam ich, no, praktycznie wszystkich, którzy to robili i będę z,
nimi w takiej naprawdę wielkiej zażyłości. No akurat tak się złożyło, że w związku z moją pracą w Warszawie ostatnie 4 lata, to z redaktorem naczelnym mieszkałem w jednym mieszkaniu. Ja związałem się w 1982 roku z taką organizacją, Polska Niezależna Organizacja Młodzieżowa. Mieliśmy kontakty z taką strukturą, która się nazywała Kotwica. To była taka grupa konspiracyjna, właśnie związana z Solidarnością Walczącą, trochę tajemnicza, która działała w żegludze śródlądowej. No i tam się, i tam właśnie taki pierwszy kontakt z tym dorosłym podziemiem, no i tam stamtąd takie sygnały, jednego zabili, drugiego zabili, a reszta, bo to byli ludzie, którzy pływali barkami, wtedy był taki, te barki pływały do Niemiec zachodnich i do Holandii, nawet w tych pierwszych miesiącach stanu wojennego. No i oni się przerazili, że są zabijani jeden po drugim i po prostu wszyscy uciekli tam, prawda? To był taki pierwszy taki szok. Drugi, to ta organizacja, w której byłem, to ona składała się z ludzi, którzy uważali, że ta komuna będzie trwała długo, więc konspiracja musi być absolutnie maksymalnie super, jakościowa. Nawet na to pismo, którego zostałem potem po aresztowaniu Roberta Chmielarczyka, zostałem jego naczelnym redaktorem w 1983 roku, no, Młodzież się nazywało, ono nawet nie podawało gdzie jest wydawane i w treści fałszowało tak jakby miejsce, to znaczy więcej informacji mniej z Wrocławia, a więcej z Warszawy. Ktoś tam to wywoził i gdzieś tam jakiś kolportaż, żeby sobie tam szukali bezpieki, bezpieka szukała tam, gdzie nas nie ma. A potem się okazało, że w czerwcu 83 aresztowania, w grudniu to już kilka osób i w ogóle afera na cały kraj, Trybuna Ludu, Kiszczak mówi o nas i tak dalej. No i potem jeszcze w 84 poprawka i praktycznie nas już prawie bardzo niewielu zostało i w sumie pamiętam taką rozmowę właśnie z kolegą, który wtedy z aresztu wyszedł i mówił: słuchaj, ja kompletnie nie wiem, o co chodzi. Nie wiem co, bo w zasadzie ja nie rozumiem, gdzie popełniamy błąd. Co chwilę nas wygarniają, prawda? I dlaczego? I w sumie do tego jeszcze zdarzyło się taka straszna rzecz, że równocześnie z takimi represjami szły represje innego rodzaju. Nagle zaczęły krążyć jakieś wieści, że ludzie, akurat ci, którzy no, udało im się uniknąć jakoś więzienia, że są potwornymi ubekami, zdrajcami i szły one tak daleko, że na przykład moi przyjaciele z tej mojej organizacji jechali do swoich przyjaciół do Krakowa, no i tam po prostu otwierają drzwi ich przyjaciele i zobaczyli i wrzasnęli na nich kupa z takich mocnych słów, mówiąc krótko, von ubeki, prawda? I w sumie to wyglądało makabrycznie. Dość takie czyli dezinformacja była strasznie groźną bronią dla kogoś, kto nie jest nawet w stanie się, nie wiem, załamać jakimiś represjami, to można mu wcisnąć do głowy różne bzdury, tak? No i to się, zagadka się rozwiązała dopiero jak IPN zaczął działać i we Wrocławiu część akt się zachowało. Okazało się, że na przykład no, każde podziemie młodzieżowe szukało wtedy kontaktu z tym podziemiem dorosłym, tak jak my na przykład szukaliśmy kontaktu z tą kotwicą. Trafiliśmy potem z Solidarnością Walczącą, nawiązaliśmy kontakt, ale na przykład ojciec jednego z naszych działaczy, ja nie będę może nazwiska wymieniał, ale to był wtedy szef Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Polsce Południowo-Zachodniej. Człowiek od zawsze wielki patriota, na każdej ścianie 10 portretów Piłsudskiego i 15 orłów w koronie. Wielokrotnie aresztowany, zatrzymywany, internowany. No i okazało się, że on, występujący też pod takim kryptonimem Bolek, był tajnym współpracownikiem od 1956 roku i wszystko wskazuje na to, no praktycznie, ponieważ zostały po nim setki donosów i wiadomo, że on po prostu donosił na wszystkich kolegów swojego syna. Więc ja akurat podłączyłem się do tej organizacji, później byłem z innej dzielnicy i krótko mówiąc nie zostałem przez niego rozpoznany, dzięki temu ocalałem, wszyscy inni poszli siedzieć. Ja wtedy nie wiedziałem, że tutaj właśnie na przykład we Wrocławiu jest w IPN-ie zachowało się takie stanowisko do odnawiania kontaktów, tak jak mówiłeś o tych iskrówkach, prawda? Tutaj była taka zasada, że każdy tajny współpracownik może czasem nie mieć nic do powiedzenia przez całe lata, ale z każdym ma być w ciągu roku przynajmniej jeden kontakt nawiązany, no czy żyje, jak tam jest, jak funkcjonuje, a taki tajny współpracownik musiał być w każdej bramie, w każdym bloku, w każdym zakładzie, w każdym jakimś klubie filatelistów, w każdej knajpie. Po
prostu wszędzie. Mówisz o czymś, co dzisiaj dla jakiejś młodzieży, która na przykład nas słucha, może mieć znaczenie, tak? Bo w czasach internetu, na YouTubie gdzieś tam, mamy do czynienia też z dezinformacją, tak? Mamy do czynienia z jakimiś ludźmi, którzy uważają się i reklamują się jako patrioci, bardzo zaangażowani, mają duże zdolności aktorskie, opowiadają o tym, a tak naprawdę zajmują się rosyjską dezinformacją. Czyli coś przeniesione z tych doświadczeń podziemnych, z doświadczeń walki z bezpieką, dzisiaj może działać na YouTubie w zupełnie innych środkach wyrazu. To jest zresztą charakterystyczne dla Rosji, że Rosja potrafi przez lata jakby stosować te same metody, tylko transformując je na nowe środki wyrazu. Ja coś takiego ostatnio napisałem do chociażby młodych kibiców. No przecież wszyscy, czy większość tych legend świata kibicowskiego była w wywiadzie z chuliganem. Mówię, jak coś nie wiecie, pytajcie starszych kibiców, pytajcie ludzi z doświadczeniem, ufajcie tym, których znacie i tych, którzy są sprawdzeni, tak? Którzy nagle nie wyskakują jak królik z kapelusza znikąd, albo nikt ich nie zna z niczego poza YouTubem, bo poza YouTubem jest życie i co ten człowiek robi w życiu, kim on jest w życiu, jak on stał się tym, kim jest teraz. Jak myślisz, jak z tą dezinformacją walczyć w tej chwili? Znaczy, może zacznę od tego, że przypomnę ten rok 89 i jak wtedy ten rząd Mazowieckiego i on ma tworzyć nowe służby specjalne i wtedy pojawia się taki argument, wszędzie ten kretynizm słyszałem. Ten kretynizm brzmiał tak, że musimy wziąć tych ubeków, bo to są specjaliści. Od razu mówię, oszczerstwo łajdacki, kretyński, łajdacki, oszczerczy w ogóle sposób myślenia. Otóż służby, te, które były powołane, takie jak SB, UB czy ochrana, to są służby, które nie są potrzebne, tacy ludzie o takich kwalifikacjach nie są potrzebni. Ani jeden taki bydlak nie jest potrzebny w służbach wolnego państwa, ponieważ to są służby stricte, szkolone od początku do końca, do terroryzowania społeczeństwa. I dlatego na przykład ochrana w XIX wieku, ona to byli mądrzy ludzie, znaczy mądrzy, taka po prostu inteligencja z piekła rodem. Oni wiedzieli taką prostą rzecz, która dzisiaj politolodzy też to potwierdzają, że jakaś opozycja istniała będzie zawsze. Że jeżeli nie będzie już takiej czynnej, to będzie taka tak zwana intelektualna, tylko w głowie, prawda? Więc nie ma co tak zabijać tej opozycji, tylko trzeba ją pozyskiwać. Jeżeli nie możesz, taka zasada ochrany, jeżeli nie możesz nad czymś, jeżeli nie możesz czegoś zwalczyć, to staraj się zapanować nad tym czymś. My mieliśmy to w sierpniu 80, taki przykład, kiedy mieliśmy te podpisywane porozumienia, prawda, w Jastrzębiu, w Gdańsku, w Gdyni i co się okazywało, że ci, którzy podpisywali po stronie tej społecznej, no to byli właśnie agenci, prawda? Czyli, że krótko mówiąc, jest jakiś proces, no to mamy tutaj na czele stoi nasz człowiek TW Bolek, a tutaj TW Święty, a tutaj jakiś jeszcze inny TW. To jest właśnie, to jest ta metoda. I też metoda taka, żeby zajmować najwyższe stanowiska. No tutaj ten szef, facet od Getinu, prawda? On dostał, jakie on zadanie dostał? Jak miał 18 lat, prawda? Matura, idzie na Politechnikę, dostaje zadanie, masz zająć miejsce jak najwyżej w strukturze, prawda, NZS-u. Ja nawet pamiętam, że jak my w 86 roku zaczął działać taki agent Truskawka w strukturach młodzieżowych, też udało się znaleźć jego papiery, no to okazuje się, że on w czasie odbywania służby wojskowej on przechodził specjalny kurs do rozpracowywania struktur młodzieżowych. Jak stać się idolem w takich strukturach? Oni tam na przykład mieli bardzo solidne takie kursy. Uczyli się na przykład, jedną z lektur obowiązkowych był Le Bon, psychologia tłumu, prawda? To ta jedna książka, co Wałęsa ją przeczytał. No właśnie, tak. No właśnie, jak to się stało, że Wałęsa, który prawda, w rozmowie z Orianą Fallaci mówi, że nie przeczytałem w życiu żadnej książki. No,
prawda, falaczy się zdenerwował. Do ciężkiej cholery! Pan stoi na czele 10-milionowego ruchu i pan ani jednej książki nie przeczytał. No i wtedy on mówił, nie, czytałem, no. Psychologia tłumu Lebona. Ja przypomnę, że ta psychologia tłumu nie była dostępna w PRL-u. To dopiero w 80., dopiero chyba w 90. którymś roku w klasyce filozofii to było do użytku wewnętrznego. Bezpieka drukowała tego Lebona wcześniej przede wszystkim. Także kreowanie, formowanie takich, na przykład mój kolega, taki przykład właśnie, którego Bezpieka chciała pozyskać, znaczy chciała go pozyskać, ponieważ mój kolega Krzysiek Zwierz, pseudonim Wyrocznia, to już Solidarność Walcząca, on po prostu woził samochodem różnych, czasem ważnych ludzi. No i zaobserwowała go ewidentnie Bezpieka, stwierdził, o, jedzie z takimi ważnymi, znaczy on też jest ważny, spróbujemy go pozyskać. No i właśnie jak Krzysiek opowiadał, jak ci ubecy go próbowali podchodzić, no to kurczę, oni w zasadzie oni się przebierali w strój taki, jak oni słuchali muzyki w tych pokojach przesłuchań, zaczynali mówić jego językiem, żeby pozyskiwać, prawda? To jest ta metoda, dlatego takich różnych się produkuje. Idoli dla młodzieży, prawda? Oni są... No zjawisko Jerzego Owsiaka i wszystkiego no tak, wokół no to jest, niego, no tak? No tak, to jest taki właśnie obliczyć, tak jak te, prawda, tak jak się... Tak, To jest jak w marketingu, prawda? Target, grupa docelowa. Czego ta grupa docelowa oczekuje? Kogo by chciała? Takie włosy czy takie? Jaki język, jakie słowa, prawda? Siema, prawda? Co tu będzie fajne? Ktoś jest po prostu, no takich ludzi się, różnych idoli się po prostu produkuje. A potem formatuje się ten klimat zgodnie z oczekiwaniem, tak? Żeby wyciągnąć jakiegoś, nie wiem, subkultur, jakichś punków, metali, skinów, wyciągnąć to, co będzie dla nas korzystne i dla naszego scenariusza. Ale tak? To znaczy, znowu Rosja, historia rosyjskiej w Związku Sowieckim muzyki rockowej, prawda? Bo tam się w latach 60. zaczął ferment taki na zachodzie, prawda? Gdzieś takie Black Sabbath, The Doors i tak dalej. W Związku Sowieckim też się takie zaczęły. I nawet na początku władza sowiecka, a fajnie, oni są tacy przeciw wojnie wietnamskiej, no to są tacy nasi, okej, niech sobie robią, ale po jakimś czasie władza sowiecka, która temu się przyglądała, stwierdziła, że no nie, to kurczę, to oni są trochę jednak zbyt niebezpieczni, więc takie te zespoły prawdziwe oni zepchnęli w cień i wyprodukowali nowe, takie od początku już, też tam odpowiednio wyglądali, odpowiednio mogli pozyskiwać sympatię młodzieży, ale ten repertuar już taki właśnie, żeby nie zaszkodził Związkowi Sowieckiemu, a wręcz przeciwnie. I również nawet posługiwanie się takimi wentylami bezpieczeństwa. Na przykład jak się mówi, ludzie na przykład mówią, że o, my mieliśmy takie odważne kino moralnego niepokoju, tam bohatersko walczyła z komunizmem Agnieszka Holland, czy tam jacyś inni. Przepraszam bardzo, wystarczy obejrzeć sowiecki film z lat 70. pod tytułem Premia. I to jest film dużo bardziej odważny, właśnie moralny niepokój. Taki właśnie, żeby pokazać, że no nie wszystko nam się podoba, prawda? Takie genialne operowanie takimi właśnie wentylami bezpieczeństwa, że w sumie, że wiecie, tutaj mamy dyskusję, mamy jednak tu jakąś przestrzeń wolności, no i całe mnóstwo się ludzi na to, szczególnie młodych, niedoświadczonych, niewiedzących, jak ten system funkcjonuje, po prostu na to nabiera. Moje telefony, moje iPhony, mój mail jest zasypywany całą masą takich tak przerażających dzisiaj informacji i z przerażeniem stwierdzam, że to właśnie źródłem są te środowiska, które tak uchodziły za takie, no, takie prawicowo-konserwatywne czasem. I to jest dla mnie dosyć takie z jednej strony wstrząsające, no, ale myślę, no co, głupi, nie wiesz jak to jest. Jadwiga Chmielowska to powiedziała z Solidarności Walczącej w programie, jak mówiliśmy o kibicach, trochę o narodowcach, oni mówią, inwigiluje się to, co jest niebezpieczne, tak? Tak jest. Czyli jeśli gdzieś powstaje jakaś młoda siła patriotyczna i tak dalej, to od razu powstaje chęć, żeby przekierować to na przykład na kierunek, nie wiem, Marcina Roli czy Grzegorza Brauna, czyli tych, którzy w momencie, kiedy jest ta napaść Rosji, nie będą walczyć z Rosją, nie będą walczyć z tym, co wyprawiają Niemcy,
z czymś absolutnie haniebnym, zgodą na te działania Rosji, tylko wypuszczanie jakichś młodych chłopaków przeciwko tym ukraińskim uchodźcom, bo oni tutaj za dużo dostają. Powtarza się historia kanalizowania ideowych ludzi w kierunku, który jest dla nich samobójczy. Słuchaj, tak? O tym można by mówić. To jest takie też metody takie, które, żeby pokazywać, że problem jest gdzie indziej. Skupianie się na innym problemie. Na przykład to, że tutaj na przykład niektórzy walczą z maseczkami. No, ja nie lubię maseczek, ale to cholera, to jest pryszcz, to jest drobiazg. A tutaj robić z tego gigantyczną sprawę, prawda, podczas kiedy jest gdzie indziej jakiś wielki problem. Ja pamiętam w latach 80. była taka sytuacja, Marek Kotański zrobił taki gigantyczny ruch i chodził od toalety do toalety i żądał tego, żeby one były czyste, prawda? No i masa ludzi się w to zaangażowała, masa ogromna i chodziła z nim. No bo lepiej, żeby były czyste. Prawda? No tak, żeby było czyste. Tylko że to służyło jednej bardzo ważnej rzeczy. Odwrócenia uwagi od tego, gdzie jest problem. I to się cały czas dzieje. To są stare sowieckie metody, rosyjskie jeszcze. Ochrona to samo robiła, prawda? Artur Adamski był dzisiaj moim gościem w wywiadzie z chuliganem. Mocna opowieść o tym, jak nami manipulują, mocna opowieść o rzeczach, które nie są proste i oczywiste, i o walce o niepodległość, która toczy się dzisiaj, tak jak toczyła się za czasów Solidarności Walczącej. Każdy z nas musi mieć swój rozum, każdy z nas musi mieć swoje spojrzenie na to. Nie dajmy się manipulować i bądźmy odważni w czasach, które są trudne i w których heroiczne sceny rozgrywają się za polską wschodnią granicą. To był wywiad z chuliganem. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia.